Gdzie oni są? Chyba są w tym namiocie. Muszę zobaczyć. Znalazł, no. Czy to jest jakaś Biblia? A to są moje buteczki. Co wy tu robicie? Będziemy rozważać Słowo Boże. O ciemności. Powiedzcie, lubicie ciemność? A jak jest ciemno w pokoju i słychać jakieś dziwne dźwięki? To się boję. To się boję. To jest tak niemiło, nie? No i się boję. A zobaczcie, a jak na chwilę się pojawi światełko, to już tak samo jest nam źle, czy już jest nam przyjemniej? Przyjemniej. Mama będzie rozdzielać światełka. Jest przyjemniej, prawda? Jest światło, już wszystko widać, tu mamy Biblię, tu jest Aurelka, Gabuś, Lucyjka. W serduszku też mamy taką ciemność, wiecie, czasami jak jesteśmy smutni, nic nam nie wychodzi, albo ktoś nas wkurzył, zezłościł i wtedy mamy taką złość i gniew i nie umiemy sobie z tym poradzić. Albo jakaś taka trudna sytuacja, której nie umiemy rozwiązać. I wtedy wiecie, co jest takim światełkiem? Tak jak mamy latarkę w namiocie, co jest naszą latarką, jak jesteśmy smutni. No dobrze, ale jeszcze trzeba wiedzieć, co ten Jezus do nas mówi, prawda? Gdzie Pan Jezus do nas mówi? W sercu. W sercu, ale przez co? Jeszcze. Przez Ducha Świętego. Przez Ducha Świętego, ale żeby umieć słuchać Ducha Świętego, trzeba też znać co? Biblię. A czym jest Biblia? Słowem Bożym. Słowem Bożym, czyli Pan Bóg do nas mówi przez Słowo Boże. I to Słowo Boże, czyli Biblia, jest taką naszą latarką. Jak się źle czujemy, jest nam źle w serduszku, to wtedy to służy nam za latarkę. Służy nam za latarkę i oświetla nasze ciemności. I zobaczcie, w samej Biblii jest to napisane, w Psalmie 119. Mamy taki werset. Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce. Twoje słowo jest światłem na mojej ścieżce. Sam Pan Bóg nam o tym mówi w Biblii. Powtórzymy razem. Chodź, Gabryś. Powtórzymy razem. Uwaga. Twoje słowo jest światłem na mojej ścieżce. Twoje słowo jest światłem na mojej ścieżce. Twoje słowo jest lampą dla twoich kroków. Co jest latarką dla naszego serduszka? Biblia. Biblia, czyli? Słowo. Słowo Pana Boga. To jest latarka dla naszego serca i Pan Bóg chce, żebyśmy znali to Jego słowo, żebyśmy czytali, znali wersety, uczyli się tych wersetów, żeby one w chwilach ciemności rozświetlały nasze serce, dawały nam nadzieję i radość. Teraz przytulimy Słowo Boże, bo to są słowa samego Pana Boga, który do nas przyszedł i do nas mówił właśnie przez Biblię. Jeśli się Wam podobało, to dajcie łapki w górę i subskrypcję. Pa, pa!